Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Neutral A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget A tak naprawdę omówienie aktualizacji O której info pojawiło się już wczoraj Może niektórzy już sobie przeczytali Może niektórzy jeszcze nie wiedzą, więc powiem Aktualizacja wejdzie dzisiaj na serwer pierwszy niemiecki Z tego co tutaj jest napisane nowa, nowa wersja klienta pojawi się tam jutro No post był dodany wczoraj, czyli po prostu dzisiaj będzie na tym Tak jak mówię, serwerze pierwszym niemieckim A w czwartek, czyli jutro Powinna pojawić się na wszystkich serwerach Czyli już będzie generalnie aktualizacja na Steamie i wejdzie też do gry. No jeżeli chodzi o tak, takie podsumowanie, można powiedzieć, tej aktualizacji, no to nie ma tutaj za wiele nowości. Jest to 10 nowych osiągnięć, a ja generalnie o tych nowościach już nagrywałem film, tam chyba w piątek on wleciał na kanał, także możecie się cofnąć, tam na przykład pokazywałem, jakie będzie te 10 nowych osiągnięć i jak będą wyglądać, co tam się znajdzie w tej aktualizacji z takich nowych funkcji, powiedzmy, no ale jeżeli chodzi o balans klas postaci, no to tego na przykład nie ma. Jestem ciekawy, czemu zrobili takiego clickbaita, widzę, że Szejk się zaczyna uczyć, jak tam prowadzić social media na jakichś tam twitchach i tak dalej, bo Zrobili takiego clickbaita. No, a się okazuje, że nie ma tutaj nic w ogóle o tym, więc prawdopodobnie zostanie to przesunięte pewnie do aktualizacji urodzinowej, albo im coś nie wyszło tam na serwerze testowym i dlatego nie chcą wypuszczać, albo po prostu no specjalnie coś takiego zrobili, a dopiero na urodziny zostanie to wdrożone. Ale tak, przejdziemy oczywiście sobie po tych wszystkich nowych funkcjach, wszystko tutaj dopowiem. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrypcji z dzwonkiem. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, ten kciuk w górę. Teraz macie chwilkę, zjedźcie na dół, zostawcie, żeby ten film po prostu się rozszedł po YouTubie, żeby wszyscy sobie wiedzieli co zostanie dodane. Jest to aktualizacja 8.1 yy, i Tyle tak naprawdę. No i ten sub z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, możecie jakiś komentarz zostawić, jak tam uważacie. Lecimy. Nowe funkcje. Tutaj widzę, że wszystko widzicie. Nowe funkcje, czyli to, co tak naprawdę jest najważniejsze. Klaser. 10 zupełnie nowych osiągnięć, czyli to, o czym tak jak mówiłem, już nagrywałem film. Tam on trwał niedługo, z tego co pamiętam, chyba z 4 minuty albo coś takiego. Został dodany chyba w tamten piątek, gdzie pokazywałem screena, jak będą wyglądać te wszystkie nowe osiągnięcia. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to może sobie wbić. Nie wiem, czy tego screena mam gdzieś tutaj. Możemy w sumie. Zobaczyć. Nie, to nie to. O, to to. Nawet mam go tutaj pod ręką. Możecie sobie w tym momencie zatrzymać i obczaić te nowe osiągnięcia. Ja już tego nie będę omawiał, bo już to robiłem. Kolejna rzecz, poczta. Całkowicie przerobiona poczta, zapisane powtórki walki, lista znajomych. No właśnie, i tutaj mam, powinienem mieć w sumie tego screena. Zaraz go sobie tutaj wam dodamy i pokażę. Powinienem to zrobić przed odcinkiem, ale niestety nie przygotowałem się. Tylko gdzie ona jest? O, tutaj. Dokładnie, jest taki screen. Ja wam go tu troszeczkę przesunę i powiedzmy powiększę. Tak teraz będzie wyglądała nowa poczta. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy wam się nie podoba. No można powiedzieć, że jest dość przejrzyście. No mamy datę po prawej stronie. Mamy tam jakieś testowe wiadomości, test News.de i tego typu, hi, how are you, po prawej stronie jest treść całej wiadomości, tam jeszcze na górze mamy walki i po prawej stronie mamy tam tą listę ignorowanych, tą listę przyjaciół i tak dalej. Wygląda spoko, nie? Ciekaw jestem jak to będzie się generalnie tak prezentowało w grze i jak to będzie użyteczne, ale tak z wyglądu powiedzmy, że jakiś tam powiew świeżości jeżeli chodzi o tą pocztę jest. I kolejna sprawa, dodano komunikat, dostępna jest nowa wersja klienta, jeśli posiadacie wcześniejszą wersję gry, no to chyba coś takiego, że jak po prostu, na przykład nie, wiem, nie zaktualizujecie na telefonie gry tam ze sklepu Play, czy tam z App Store'a, no to, no to wtedy Wam się taki komunikat wyświetli, no to można powiedzieć, że pierdoła. No i na koniec, dodano wiele nowych flag i możecie teraz wybrać flagę niezależną od języka w grze. Właśnie, jeżeli gramy na serwerze międzynarodowym i mamy na przykład język angielski ustawiony gry, no to przy naszym niku pokazuje się flaga angielska, mimo że wiadomo, Wiadomo, jesteśmy z Polski. Obecnie będziemy mogli sobie to wybrać. I już wam tutaj pokazuję, jak to będzie wyglądać, bo takiego screena również posiadam. To będzie chyba to dokładnie. Aha, i muszę wam to pokazać. O, no i teraz, jak sami widzicie, tutaj na dole macie show flag i macie flagę w tym momencie taką wybraną, jaka jest na screenie. No i oczywiście będzie sobie można wybrać, na przykład, nie wiem, polską, angielską, jaką będziecie chcieli, więc to będzie git. No i tak, jak jest tu napisane, nie będzie to zależne od właśnie tego jaki macie język ustawiony. Nie, nie, wiem co oznaczają te literki, te cyferki 1 2 3 4 5, więc o to nie pytajcie. Tu chodzi generalnie o dół tego screena, gdzie mamy o tej fladze i mamy pokazane jak to będzie wyglądać. Także no, jeżeli chodzi o nowe funkcje, no to tyle. No najciekawsza rzecz wiadomo, nowe osiągnięcia, to jest w sumie spoko, zawsze tam dodatkowe statystyki wpadną. Więc jakby to na no, reszta to takie można powiedzieć pierdółki lecimy dalej, mamy zmiany wydarzenia, podczas kotła w kuźni tajemnicze odłamki jako nagroda za misję dają ich teraz dwa razy więcej, no właśnie tam dostawaliśmy bodajże stówkę, powinniśmy dostać dwie stówki i ten błąd już występował od pierwszego tak naprawdę tego eventu kocioł w kuźni, mieli to naprawić, nie naprawili, potem chyba był błąd tylko wizualny w sensie, że pokazywało, że dostajemy 200, a dostawaliśmy i tak 100, jakoś to tak działało, no teraz wygląda na to, że wreszcie tam chyba w trzecie aktualizacji podrząd wreszcie zostanie to naprawione, kolejna sprawa wiedźma, zwiększona prędkość animacji tworzenia mikstury to pierdółka, kosz jednostek jest teraz wyświetlany, nawet jeśli nie masz wystarczającej ilości zasobów przerobiony system liczenia nieaktywnych graczy do gildii więcej szczegółów w instrukcji, no to nie będziemy tego patrzeć, no to tam wiadomo yy, tu chyba chodzi po prostu o to Ile tam mamy dni na liczniku, że no nie wiem, no to tam się zobaczy w praktyce, nie ma, to są zmiany, więc to nie jest nic tam dużego. Kliknięcie opisu gildii nie powoduje już zaznaczenia całego tekstu spoko, walk w podziemiach nie można już zapisywać spoko, to z podziemia, no i doktora Babowu, nowe ikony szczęśliwych monet, to w sumie jestem ciekaw, jak te szczęśliwe monety w tym momencie będą wyglądać. No, i teraz mamy tak, naprawione błędy, i jest tak, to możemy już w sumie przelecieć. Widzicie to, widzicie to, tak na szybko. Serwer nie odpowiada, powinny teraz występować rzadziej. Komunikaty, w sensie błędy, naprawiono błąd podczas logowania się jako gość. naprawiono zielony komunikat po warce w portalu gildii, jeśli wróg nadal miał 0.x% punktów życia. Naprawiono błąd podczas pisania na czacie gildii i wyświetlania sprzedawcy złotej ramki, to na dnie że coś takiego było. Naprawiono osiągnięcie naturysta podczas zajmowania przedmiotów za pomocą przycisku Manekina, czyli coś tam widocznie z tym był błąd. No w sumie tak, teraz z tym manekinem to ten naturysta w miarę łatwo wskakuje. Ale jak, jeżeli faktycznie był błąd, jak ktoś sobie w ten sposób zdejmował, no to ciekawe. Zabójcy zadają teraz poprawne obrażenia krytyczne obiema broniami. Hmm. A czemu to jest wiedźma? Wiedźma zabójcy zadają teraz poprawne obrażenia krytyczne obiema. Aha, to chyba chodziło o czar wiedźmy. Okej, okay, to nawet nie wiedziałem, że był taki błąd. Naprawiono komunikat błąd w systemie podczas wyszukiwania gildii lub zakładania własnej gildii. Scetna setna wyprawa nie ma już nieprawidłowego obrazu. Naprawiono nakładające się ikony i teksty ataki gildii. Przycisk zaprosić gracza nie znika już podczas zapraszania gracza, usuwania gracza i ponownego zapraszania tego samego gracza. No dobra, to jakiś tam przycisk wyprawy gildii jest teraz poprawnie wyszarzony, jeśli wymagania nie są sp... Spełnione. A to akurat fajnie, to akurat git. Gildia aplikacji. Naprawiono przewijanie opisów w trybie portretowym. Gildia, naprawiono sporadyczny błąd polegający na tym, że liczba ukończonych wypraw lochów była nieprawidłowo wyświetlana. Postać aplikacji ikona manekina nie jest już wyświetlana, jeśli manekin nie został jeszcze odblokowany. Ok, no to w sumie mogło mylić. Dźwięk otoczenia nie jest już resetowany do zera to spoko, naprawiono wyświetlanie skróconych czasów misji podczas wydarzenia z zjawiskowej zwierzyny a to nawet nie wiem, że był jakiś błąd, mi się wydawało, że do... chociaż nie, to chyba podczas wyboru misji się źle wyświetlało, a potem jak już akceptowałeś misję to było dobrze, chyba coś tak, jakoś tak to szło, nawet nie jestem pewien, ale no mniejsza z tym, naprawiono rzadki błąd, który sugerował własną fortecę jako przeciwnika co powodowało zawieszenie gry o, tego nigdy nie miałem na przykład naprawiono błąd w klaserze, który nieprawidłowo wyświetlał procent innych graczy w klaserze o, no to to akurat git, bo zawsze jak robimy jakieś tam przedstawienie postaci na streamka albo coś To ja muszę dopytywać ile ktoś ma na pewno dokładnie klasera Bo jeżeli my patrzymy z innego konta na daną postać, to zawsze tego klasera pokazywane jest mniej Może teraz zostanie to naprawione No i mamy teraz kalendarz codziennego logowania, nagrody kalendarza są teraz przechowywane w kufrze, jeśli nie ma dostępnych miejsc w plecaku A, no to jak czegoś takiego nie było, to też git no i tak naprawdę tyle. Taka aktualizacja, można powiedzieć, żeby coś tam, cokolwiek się zmieniło. Spoko, że te 10 nowych osiągnięć, spoko z tą flagą, że sobie można wybrać, no ten komunikat, no to wiadomo, no taka pierdółka, to bardziej zmiana, aniżeli nowa funkcja, no ale niech będzie. No i ta całkowicie przerobiona nowa poczta. Podobno mają się zapisywać powtórki już normalnie, czyli nie ma już być tego błędu, że tam się coś zlaguje i nam się powtórka nie zapisze, jeżeli chodzi o tą nową funkcję, więc no zobaczymy, przetestujemy, bo już kiedyś to naprawiliśmy czyli niby a i tak był ten błąd i jest do tej pory. Yy, tak jak widzicie zresztą, no całkowicie przerobiona poczta, zapisane powtórki, walki, lista znajomych. No właśnie, zobaczymy jak to będzie działać. Yy, I chyba tyle. No i tu jeszcze na dole mamy szczęśliwego dnia Gwiezdnych Wojen. No to było wczoraj. I w zasadzie tyle. Także możecie dać znać, jak wam, się, jak wam się podoba ta aktualizacja. Jest to tak jak mówię taka mini aktualizacja, raczej jest to bardziej przygotowanie pod aktualizację urodzinową, która będzie tam pewnie w okolicach 20 czerwca, wtedy są też urodziny gry, więc jakby no na pewno wtedy dostaniemy jakąś większą aktualizację, może jakieś nową funkcję, może coś w tym stylu zobaczymy, a na razie to jest taka aktualizacja jakby... No pojawiają się takie aktualizacje tam powiedzmy raz w, mies w miesiącu, raz na dwa miesiące, które dodają jakieś tam niewielkie zmiany, coś tam tak jak mówię naprawiałem jakieś błędy ale generalnie no takie aktualizacje największe no to wiadomo jakieś święta Bożego Narodzenia jakieś urodziny jakaś Wielkanoc więc to jest tak naprawdę Coś na co, na co musimy czekać, no a to takie jakieś tam drobne pierdółki, poprawki. Możecie napisać w komentarzach, jak Wam się podoba ta aktualizacja, możecie ocenić. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji dzwoneczkiem, lajka, czyli tego kciuka w górę, to o tym koniecznie pamiętajcie. I chyba tyle. Wydaje mi się, że wszystko. Także ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!